Każdy z nas ma prawo do własnych przekonań i poglądów, czy to politycznych, czy religijnych. W Ostródzie mieszkają wyznawcy różnych wiar. Przedstawiciele Świadków Jehowy od 20 do 22 lipca wezmą udział w 3-dniowym kongresie, który odbędzie się na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy 3 Maja. Ostróda to piękne miasto, no i piękny stadion, który Państwo tutaj macie. W związku z tym chcielibyśmy zaprosić wszystkich mieszkańców na to wydarzenie, Kongres Świadków Jehowy. Tym bardziej, że w okresie od 30 będziemy udostępniać zaproszenie na to zgromadzenie i będziemy chcieli, żeby wszyscy mieszkańcy mogli z niego skorzystać. W zgromadzeniu udział weźmie blisko 5 tysięcy osób. 3-dniowy kongres to okazja do poznania wiary Świadków Jehowy. Organizatorzy na każdy dzień przygotowali napięty program. Zaczynamy w piątek. Będzie specjalna sympozja na temat strzeż swego serca. Każdy znajdzie w programie coś dla siebie, zarówno młody, dorosły, czy w podeszłym wieku. Będą scenki, pokazy, wywiady. Będzie słuchowisko w piątek, jak powiedziałem, to jest taki jeden z główniejszych punktów na dzień piątkowy. Sobotni przewidziany jest chrzest nowych współwyznawców o godzinie 11:40. Będzie specjalnie przygotowany basen do tego i będzie też słuchowisko po południu. Organizatorzy kongresu zapraszają do wzięcia w nim udziału osób, które są wyznawcami innych wiar. Wstęp na zgromadzenie jest wolny. Niedzielny program będzie przedstawiony wykład publiczny o godzinie 11:10 zatytułowany Rzeczy dawniejsze nie przyjdą do serca. Natomiast po południu będzie przedstawiony dramat w oparciu o Pismo Święte, gdzie wszyscy będą mogli zobaczyć w praktyce, jak stosować rady z Pisma Świętego. W całej Polsce odbędzie się 20 kongresów w 17 miastach. Szacuje się, że na świecie jest blisko 8 milionów świadków Jehowy, skupionych w 109 tysiącach zborów.